Bardzo serdecznie witam wszystkich oglądających i słuchaczy codziennika biblijnego w 2024 roku. Cieszę się, że w tym dniu, który dał nam Pan, 3 stycznia, możemy dziś ze Słowem Bożym rozpoczynać ten nowy dzień pełen różnych spotkań, pełen nadziei, pełen Bożego błogosławieństwa. Książeczka z Biblią na co dzień wskazuje nam dziś tekst Nowego Testamentu zapisany w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie w 5 rozdziale i 29 wierszu czytamy: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A ksiądz Dietrich Bonhoeffer zapisał: wierzę, że Bóg czeka na szczere modlitwy oraz odpowiedzialne czyny i odpowiada na nie. Słuchać. Być otwartym na głos drugiego człowieka. To nasze ważne, codzienne zadanie, by słuchać niż komentować. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci słuchają swoich rodziców, że małżonkowie wzajemnie wysłuchują i wyczekują na swój głos, że na co dzień, gdy spotykamy czy rozmawiamy z osobami, jesteśmy otwarci na słuchanie. Ale czy zawsze ten głos Boży do nas dociera? Czy świąteczne przesłanie minionych radosnych świąt Narodzenia Pańskiego pobudziło nas do działania i zmieniło nasze myślenie na ten rok, który rozpoczęliśmy, na te nowe wyzwania, które stoją przed nami? Czy dotarła i dociera do nas każdego poranka i każdego wieczora ta wspaniała nowina, ta radosna Ewangelia, że Jezus jest z nami? Światłość świeci, a ciemność ustępuje. Proroctwa się wypełniają. Syn Boży jest posłuszny swemu Ojcu. Autor Księgi Dziejów Apostolskich zapewne wiele miał na myśli, przekazując także i nam, dzisiejszym współczesnym czytelnikom i słuchaczom Bożego przekazu, że ten głos Wszechmogącego jest najważniejszy. Że to Jego mamy zawsze słuchać i wnikliwie zastanawiać się nad tym, co w danym momencie, w danej chwili naszego życia chce każdej i każdemu z nas powiedzieć. Słuchajmy więc bardziej Boga niż ludzi. W modlitwach za księdzem Dietrichem Bonhoefferem powierzajmy nowe dni, nowe tygodnie, które są przed nami, aby ten, który chce nas błogosławić, nie był obojętny na nasze wołanie, ale tak jak obiecał, jest, był i będzie. Po to, by słuchać również tego, co Ty chcesz Mu powiedzieć. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.